W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, bądź błogosławiony w tych spotkaniach, bądź błogosławiony w każdej osobie, którą zaprosiłeś tutaj tego wieczoru. Bądź już teraz błogosławiony w tych sercach, które będą słuchały Twego Słowa i które będą starały się przyjmować te Słowo jako swoisty drogowskaz w podążaniu za tym, co jest od Ciebie, za tym, co daje życie, co przemienia i co otwiera na sakrament pokuty i pojednania. Sakrament, poprzez który Ty bardzo obficie rozlewasz swoją miłość i pokazujesz nam, że celem i kresem naszego życia jest niebo, gdzie nie będzie potrzebne nam żadne światło, czy to lampy, czy to słońca, bo to Ty będziesz świecił nad nami, będziesz rozpromieniał wszelkie ciemności, które kiedykolwiek panowały w naszym życiu. Nie potrzeba im światła, lampy i światła słońca. Bóg będzie nad nimi świecił i będą królować na wieki wieków. Nie potrzeba im światła. Panie, zapraszamy wszystkich świętych, tych, którzy już królują w Twoim Królestwie w niebie, którzy radują się z Twojej obecności, którzy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset lat temu stąpali po tej ziemi i również byli grzesznikami, i również potrzebowali Twojego miłosierdzia, Twojego przebaczenia. Przyzywam, Panie, ich orędownictwa, ich wstawiennictwa, aby wypraszali nam wszelkie potrzebne łaski, Twoje błogosławieństwo na czas tych spotkań i aby ich modlitwa, Panie, otwierała nas na Twoje Słowo, abyśmy zapragnęli, tak jak oni, stawać się świętymi, przyznawać się do swoich słabości i czerpać ze zdroju miłości, który znajduje się w sakramencie pokuty i pojednania. Zapraszam Cię, abyś raz jeszcze z mocą wyśpiewał słowa tej pieśni, aby one kiedyś były słowami o Tobie, aby one kiedyś wyrażały to, gdzie jesteś i gdzie królujesz.